Cześć, witam z tej strony Mateusz, zapraszam do drugiej części Q&A. Tym razem pytanie będzie jedno. Kostuś pyta, jeżeli chce się zostać trenerem personalnym, ale tak na poważnie, a nie lecieć w kulki, posiadać dużą wiedzę, co polecasz wybrać? Studia AWF, może jakieś kursy? Pozdrawiam. Pozdrawiam również i być może zastanawiacie się, czemu zdecydowałem się poświęcić temu tematowi jeden film. Dlatego, że wokół tego tematu ciągnie się bardzo wiele, czy to niedopowiedzeń, czy to różnych teorii spiskowych. Teoria spiskowa numer jeden mówi nam, że do bycia trenerem, trenerem personalnym, online, układania planów, potrzeba jakichś tam dziwnych certyfikatów. No i właśnie, moi drodzy, w Polsce nie ma żadnych regulacji, żadnych dziwnych certyfikatów, akredytacji, czy też papierków umożliwiających ci bycie jakimkolwiek trenerem. Say what? Jakie to rodzi implikacje? Rodzi to implikację numer jeden, że nawet moja babcia może zostać trenerem i układać wam plany. Implikacja numer dwa, istnieje bardzo dużo kursów na trenera personalnego, na instruktora, fitness i tak dalej. I bardzo często są to kursy nastawione na wyłudzanie hajsu, ponieważ oczywiście biznes jest piękny, taki kurs przeciętny trenera personalnego, czy to powiedzmy weekendowy, czy jakiś tam czterotygodniowy, kosztuje powiedzmy 1000-1500 zł i to jeżeli mamy oczywiście farta. Także jak możecie się domyślić, teraz prześledźmy chwilę, zastanówmy się, co się dzieje. Czyli możesz być trenerem bez żadnego kursu, możesz znaleźć wiedzę na temat bycia trenerem za darmo, możesz znaleźć wszystko, co tylko chcesz w odmętach YouTube'a za darmo, możesz iść na szkolenia praktyczne czy też teoretyczne z poszczególnych zagadnień, które by cię interesowały, a tymczasem właśnie po drugiej stronie barykady stoi jeden dziwny kurs, który w ciągu kilku godzin ma nauczyć się od zera do bohatera, żebyś układał innym plan. No tak, właśnie. Oczywiście nie można oczekiwać od osoby początkującej, że pójdzie sobie, bo wymyśliła, że to jest dobry pomysł na biznes, pójdzie sobie na trenera, zrobi tam, odwali pierwszy lepszy kurs i nagle będzie dobrym trenerem, będzie dobrze układać plany, będzie dobrze widzieć, co dana osoba robi źle, będzie dobrze pokazywać ćwiczenia. Oczywiście nie. I bardzo często, jeżeli ktoś jest celebrytą, na przykład jakimś tam instagramerem i tak dalej, to wymyśla sobie, że skoro tam dobrze wygląda, czy też ma ładną buzię, no to zostaje trenerem. Więc idzie na taki kurs, cyk, pyk, i później możecie doglądać moich planów na stronie bla bla bla, nie? Bardzo często jest tak, że to nie dana osoba nawet układa plany, tylko ktoś mu układa, no ale dobra, nie będziemy kontynuować. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, kiedy pracujemy na siłowni jako instruktor. I tutaj też właśnie, no to nie do końca jest praca jako trener, ponieważ bardzo często bycie instruktorem na siłowni, czyli robienie tej 8-godzinnej zmiany, czy tam krótszej, polega po pierwsze na tym, żebyśmy oferowali wszystkim dookoła nasze treningi personalne po godzinach pracy. Po drugie, patrzyli, jak ludzie wyrządzają sobie krzywdę, nie zwracając na to uwagi. I po trzecie, patrzymy, czy inni ludzie nie przeprowadzają na nielegalu treningów personalnych, ponieważ muszą zapłacić jakąś tam opłatę ryczałtową, a nie na wolna amerykanka. Także rozumiecie, o co chodzi. Instruktor na siłowni zatrudniony w godzinach na etacie najczęściej nie oznacza bycia trenerem tak per se, ale bardzo często do bycia instruktorem trzeba mieć jakieś tam, czy to wykształcenie, kształcenie kierunkowe, czy też po prostu odwalony kurs. Ponieważ osoby zatrudniające takich instruktorów, czyli po prostu no siłownie, najczęściej kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, to wszystko jest prowadzone na oślep. Oczywiście mówię o takich sieciówkach, nie o takich pojedynczych siłowniach. I bardzo często no po prostu kręci się to wszystko wokół tych wymyślonych akredytacji. Na zasadzie wyobraźcie sobie teraz sytuację, że ja wystawiam akredytację bycia certyfikowanym jakimś tam trenerem personalnym, mleko approved, zgłasza się do mnie siłownia ze swoimi jakimiś tam zawodnikami, ja im wypisuję certyfikat i później wy widzicie, tylko my na naszej siłowni mamy zaawansowany certyfikat akredytowany przez mleko approved, jeszcze jakieś dziwne literki, skróty, których nie da się rozszyfrować, który uprawnia naszych trenerów do bycia najlepszymi na świecie. I to jest właśnie no nie do końca prawda. Po pierwsze, właśnie nie ma czegoś takiego jak uprawnienia do bycia trenerem. Każdy może poprowadzić trening, tylko gorzej jest już powiedzmy z odpowiedzialnością za wyrządzone krzywdy. Ale najczęściej mówi się, że to nie moja wina i uciekam, nie? Wiecie, jak to jest. No właśnie. Także jeżeli chcesz być trenerem, już wiesz, że kursy to powiedzmy dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszy to jest właśnie ten kurs, który chce od ciebie wyłudzić jak najwięcej hajsu, ewentualnie uczy cię, jak zrobić tam parę ćwiczeń i uczy cię najczęściej po prostu marketingu, czyli jak się zareklamować, jak się sprzedawać, jak podchodzić codziennie przez kilka godzin do każdej osoby, pytać, chcesz trening, chcesz trening, chcesz trening, no i tak się interes rozkręca. I są też drugie kursy, nastawione właśnie na tą teorię i praktykę, na to, żebyś był lepszy, mądrzejszy i nie wyrządził ludziom krzywdy. Ponieważ no niestety przez to, że rynek
tych trenerów jest nieregulowany. Plusem jest to, że każdy może nim zostać, ale minusem jest to, że 90% jest oczywiście no, beznadziejna i raczej wyrządza ludziom krzywdę niż potencjalną korzyść. Także wiecie, jeżeli trafimy na dobry kurs trenera, który nas serio przygotowywuje merytorycznie, to oczywiście fajnie, jesteśmy w stanie w ciągu tych kilku tygodni zgromadzić cały fajny zasób wiedzy, no ale najczęściej opiera się to właśnie na jakiejś tam już długiej, żmudnej pracy i opiera się na tym, że dana osoba już ma jakieś solidne przygotowanie, a nie, że wszystko wałkujemy od zera i w ciągu kilku weekendów od zera do bohatera zostajemy trenerem. No i tutaj właśnie przychodzą na myśl rzeczy, które możecie znaleźć za darmo na YouTubie, Instagramie i Facebooku. Tak jak ja wrzucam rzeczy za darmo, mam kilkaset filmów na kanale, można je sobie obejrzeć, można dzięki temu za darmo poszerzyć wiedzę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież film filmowi nierówny, że trzeba szukać kogoś, kto jest wart polecenia. Oczywiście możecie zajrzeć na mojego Instagrama, zobaczyć kogo ja obserwuję, to być może wam coś tam pomoże. Albo po prostu no, starać się zrobić to samemu. I oczywiście każdy film, czy każdy post na Instagramie jest tylko jakimś tam puzzlem, nie? W tych całych odmętach. Dlatego faktycznie trzeba spędzić trochę czasu, obejrzeć różne filmy, żeby wyrobić sobie opinię na dany temat. Oczywiście nie oglądając tylko jednej osoby, bo jeżeli na przykład oglądacie tylko jedną osobę, to możecie wyrobić sobie tylko jedno zdanie na dany temat. Jeżeli macie jakąś osobę, którą lubicie, kupujecie jej książki, czy też chodzicie na jej kursy, to właśnie polecam sobie znaleźć też inną osobę, szukać różnych opinii na dany temat. Ponieważ bardzo często można dojść do czegoś takiego, że różne osoby mają różne zdania na dany temat. Czyli właśnie nie odbębniać tylko tej roboty cały czas tak samo, że powiedzmy kasuje cały czas te same produkty, tylko jednak ta praca trenera jest do pewnego stopnia pracą twórczą, czyli trzeba mieć to zindywidualizowane podejście. Jeżeli nie umiesz myśleć, jeżeli po prostu tylko odtwórczo kopiujesz czyjeś tam pomysły, no to oczywiście nie prowadzi to do niczego dobrego. A właśnie oglądając różne filmy, chodząc na różne szkolenia, uczymy się myśleć samodzielnie. I oczywiście tutaj może powstać konflikt interesów, bo ja polecam na przykład swoje szkolenia, pewnie widzieliście, jeżeli nie, to oczywiście zapraszam. Dwa najbliższe szkolenia z Przesiaduj Martwego odbędą się w Krakowie i w Poznaniu. I oczywiście mogę powiedzieć zgodnie z prawdą, że te szkolenia się ludziom podobają, że są w stanie wynieść z nich naprawdę sporo. Zarówno jeżeli chodzi o technikę, fundamenty, jak i oczywiście poprawę techniki innych. Czyli niektórzy chodzą na te szkolenia, żeby poprawić swoją technikę, a inni chodzą po to, żeby umieć dostrzegać błędy u innych. To jest właśnie też ta wartość dodana, której nie da się zrobić na treningu jeden na jeden, nie? No ale właśnie zależy mi na tym, że nie musicie chodzić tylko na jedne szkolenia, możecie iść do mnie, możecie iść do Wróżki Wałbuszki Sebykota na instruktora KFD, możecie iść do Podsztangi, możecie iść do Barbell Brothers i ja nie będę tutaj zabierał ludziom mówiąc, że tylko moje jest najlepsze, ponieważ właśnie zachęcam do tego, żeby próbować różnych szkoleń, edukować się w różnych miejscach, a nie tylko moje, ponieważ u mnie ta ilość osób jest bardzo ograniczona do 12 na szkolenie. To jest ilość, którą jesteśmy w stanie ogarnąć na zasadzie, że do każdego się przykładamy, że każda osoba ma poświęcone całkiem sporo czasu na swoje błędy, a nie na zasadzie, że wszyscy idą do stojaka i dobrze, dobrze, źle i następny, nie? Jest cała masa fajnych szkoleń, czy to właśnie z techniki, czy też z teorii, z układania planów, z innych rzeczy, z jakichś tam zdrowotnych, być może jakiś wstęp do fizjoterapii i tak dalej. Ta cała masa różnych rzeczy jest w stanie nauczyć cię tych fundamentów. Także te nie? Jeżeli od deski do deski masz jeden temat przerabiany, wałkowany przez 8 godzin, czy powiedzmy przez 16 godzin, jesteś w stanie wynieść z niego sporo. A jeżeli, no niestety, kurs trenera personalnego wiąże się z tym, że jeżeli jest zrobiony niedbale, to po prostu lecisz po łebkach po każdym temacie, nie? Jeżeli masz w ciągu 8 godzin omówić wszystkie ćwiczenia na siłowni, to tego po prostu nie zrobisz. No i właśnie kolejna sprawa, o którą właściwie tak naprawdę kolega pytał na sam początku, to jest wykształcenie. I ja tutaj właśnie polecam być może iść od strony fizjoterapii, ponieważ dzięki temu że pójdziesz na studia z fizjoterapii, jeżeli jesteś na przykład osobą w wieku 13-20 lat i chcesz być takim trenerem, chcesz podejść do tematu mądrze, to właśnie fajnie dzięki temu, że pójdziesz na fizjoterapię, zgłębisz trochę wiedzy z zakresu czy to anatomii, czy to z zakresu na przykład procesów chemicznych, czy też właśnie z biomechaniki i dzięki temu właśnie jesteś w stanie zrozumieć, jak ludzki organizm działa, czemu różne ćwiczenia powinny być wykonywane tak, a nie inaczej, dlaczego mięśnie działają tak, a nie inaczej, gdzie są ich przyczepy,
na jakie rzeczy zwrócić uwagę, co może być spięte i dlaczego. Uczysz się po prostu tego myślenia, a nie tylko tego powielania wzorców, że widziałeś 3-minutowy filmik, jak robić ściąganie drążka wyciągu górnego i jesteś w stanie go pokazać komuś innemu. Ale tutaj na przykład pojawia się problem. Co jeżeli ktoś nie umie utrzymać spięcia brzucha, robi przeprost w lędźwiach, powiedzmy odchyla się, nie ma mobilności w barkach, powiedzmy nie umie spiąć łopatek. To są wszystkie te rzeczy, które musisz rozwiązać jako trener. I niestety to, że byłeś na kursie i widziałeś, jak koleś ściąga, a nie umiesz na przykład nauczyć kogoś pracy łopatką czy spięcia brzucha, no to jesteś już w tej kropce. I w tym momencie właśnie nasuwają się te treningi, które trwają 60 minut. Słuchaj, nie możemy o tym gadać, trening trwa 60 minut, ty masz 1,5 minuty przerwy, pogadamy po treningu albo na następnej sesji. Wiecie, o co chodzi. Właśnie no celem bycia trenerem nie powinno być to, że rób to, co ja mówię, ponieważ ja jestem mądry i ja mam rację, tylko właśnie edukacja, czyli nie tylko pokazanie komuś, jak się zmęczyć, ale dlaczego, żeby mógł się zmęczyć sam. Bardzo wiele treningów personalnych, które oglądam na siłowniach, ostatnio oglądam je w Fituanie, na potęgę do Fituana ostatnio często chodzę i tam bardzo często treningi mają na celu tylko to, żeby się zmęczyć, robiąc jakieś dziwne ćwiczenia. Ostatnio miałem sytuację, że ćwiczyło, zdaje się, jeden trener miał 3 podopiecznych naraz. Wszyscy robili tym samym ciężarem, robili jakiś dziwny obwód stacyjny, polegający na robieniu pompek, na wyciskaniu dosłownie różowego 6-kilowego hantelka leżąc, jakichś tam innych ćwiczeń na klatę i po prostu oni sobie latali w kółko. Taki trening nie spełnia podstawowych aspektów solidnego treningu. Po pierwsze, nie ma zwrócenia uwagi na to, jak dana osoba powinna ćwiczyć, żeby nie wyrządzić sobie krzywdy. Po drugie, nie ma żadnego innego celu w tym treningu niż to, żeby się zmęczyć. Nie ma oczywiście żadnej edukacji, czyli po prostu róbcie, odwalajcie sobie robotę. I to jest właśnie norma, to jest standard. A właśnie ja chciałbym pokazać, że można być trenerem właśnie, który edukuje inne osoby, które w konsekwencji uczą się samemu, jak coś zrobić, a nie polegają do końca życia na trenerach. Bardzo wiele miałem tych przypadków wśród swoich podopiecznych, że ktoś miał długo jakiegoś trenera, który nic go nie nauczył i po prostu dana osoba jak zrywa więzi z tym trenerem, bo na przykład on przestaje odpisywać albo podniósł nagle cenę o 200 zł, no to nagle zostaje w kropce i dalej nie wie, o co chodzi. A właśnie fajnie jest edukować. No ale dygresja. Wracając do tematu wykształcenia. Mówiłem fizjoterapia. Dlaczego na przykład nie wychowanie fizyczne czy coś innego? No oczywiście też można, aczkolwiek ja bym osobiście nie poszedł koniecznie na to, chyba że mam jakiś tam plan B, ponieważ mając podstawy fizjoterapii, możesz zarówno iść w stronę tej terapii manualnej, jak i plan B, mieć jakieś tam konsultacje online i tak dalej. Także jest cała masa, całe spektrum zainteresowań, które możesz ogarniać. Natomiast jako osoba po wykształceniu tylko i wyłącznie związanym z wychowaniem fizycznym, jesteś tak naprawdę skazany na dość wąskie grono rzeczy, które możesz robić. I przykładowo, jeżeli na przykład nie chcesz zostać nauczycielem WF-u, skończy się ten cały temat hypu na zdrowe żywienie, zdrowy styl życia, siłownie i tak dalej, no to być może nie będziesz miał tego planu B, innej roboty. Także bardzo wiele osób po prostu idzie na studia typu na przykład ekonomiczne, prawnicze, jakieś inne i po prostu interesuje się tematem osobno i to jest jak najbardziej spoko, jeżeli właśnie podchodzą do tematu merytorycznie. No ale właśnie kolejną kwestią są też studia dietetyczne. Właśnie dzięki temu, że masz te podstawy dietetyki, jesteś w stanie zaoferować kompleksową usługę treningu i diety. Jesteś w stanie poradzić sobie z tym tematem odżywiania, układania zbilansowanej diety i dodatkowo interesujesz się powiedzmy tematem siłowni gdzieś tam osobno. Jak najbardziej fajnie, nie? Ale odchodząc od wykształcenia, właśnie przechodząc do rzeczy, które można znaleźć za darmo lub za niewielką opłatą, na moim kanale jest film 15 najlepszych książek o siłowni i gorąco polecam go obejrzeć, przeczytać sobie 1, 2, 3, 15 książek, które polecam i właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie wyciągnąć całkiem sporo. Każda taka książka daje ci już pewien fundament, który jest właśnie uzupełnieniem pewnej wiedzy, którą możesz zdobywać praktycznie, ponieważ oczywiście ciężko jest, żebyś był tylko trenerem, powiedzmy teoretykiem i oczywiście ciężko, gdybyś był trenerem tylko praktykiem bez żadnej teorii, nie? Fajnie jest być gdzieś po środku, zarówno zgłębiać wiedzę, jak i samemu trenować, sprawdzać różne metody, czy one na ciebie działają, czy działają na innych. Ewentualnie warto na przykład znaleźć sobie jakiegoś kolegę do trenowania, czy też na przykład ogłosić na Instagramie, że oferujemy bezpłatne na przykład konsultacje i wtedy właśnie oswajamy się z tym uczeniem innych osób i to jest jak najbardziej okej. No i oczywiście spoko metodą na zdobywanie wiedzy jest trenowanie pod czyimiś skrzydłami. Często dostaję takie pytanie, że jak to jest możliwe, że trener ma swojego trenera, który ma trenera, który ma trenera i to się tak ciągnie. Oczywiście jak najbardziej to jest możliwe. Ja również w przypadku swojej kariery
uczyłem kilka osób, które albo już uczyło innych, albo powiedzmy chciało. I wydaje mi się, że to wyszła z tego całkiem dobra robota, ponieważ dana osoba, patrząc na to, jak trener jej rozpisuje różne rzeczy, jest w stanie uczyć się na przykład tych schematów periodyzacji, jest w stanie uczyć się, jak dobierać różne ćwiczenia, jak je wykonywać oczywiście, analiza techniki. Tutaj już mówię o takim kompleksowym prowadzeniu, a nie na zasadzie, że wezmę plan, pójdę, już nigdy nie odezwę się do trenera, ponieważ oczywiście wtedy wartość dodana jest nikła. Chyba że serio zastanowisz się nad tym planem, ale właśnie takie kompleksowe prowadzenie, jeżeli widzisz u siebie te różne błędy, dopytujesz o nie, dlaczego tak, a nie inaczej, no to właśnie zdobywasz tą wiedzę samemu i bardzo fajnie jest to wtedy przełożyć na inne osoby. I czasami to się działo nieświadomie, przykładowo prowadziłem kogoś tam powiedzmy rok czy dwa i on nieświadomie już posiadał tak dużą wiedzę, edukował się, czytał też oczywiście inne osoby, czy też oglądał, nie tylko mnie, ponieważ pamiętajcie, nie tylko jedna osoba, no i właśnie on nieświadomie już miał taką, tak dużą wiedzę, że właśnie stwierdził, że dobra, też mogę zostać powiedzmy jakimś tam coachem. No i jeżeli ktoś już właśnie chciałby z takim coachem zostać, to polecam sobie założyć jakiś fanpage czy profil na Instagramie. Teraz Instagram jest bardzo modny. Teraz modne są na przykład infografiki na Instagramie pokazujące różnego rodzaju zalecenia czy też obalanie mitów. Jak najbardziej fajna sprawa. I może się też komuś wydawać, że po co kolejny profil, skoro już wszystko jest. No tak, tak, tak wszystko jest, że 99% osób dalej robi wszystko źle. Im więcej, tym lepiej. Tutaj nie ma czegoś takiego, że nie założę kanału na YouTubie, bo już wszystko na tym YouTubie jest. Nie założę Instagrama, ponieważ już wszystkie infografiki, jakie tylko istniały, są. Dalej 99% osób robi dziwne, głupie rzeczy. Jeżeli sprawisz, że chociaż te 10 osób będzie w stanie robić rzeczy dobrze, za darmo, będziesz pokazywał różne rzeczy merytoryczne za darmo, jeżeli sprawisz, że dane osoby zwiększą swoją wiedzę, a być może powiedzmy jedna osoba z tych 10 będzie po prostu chciała być twoim podopiecznym, to zarówno będzie dobrze dla tych 10 osób, będzie dobrze dla tej jednej, która zdecydowała się na współpracę online, i będzie dobrze oczywiście dla ciebie. Wszyscy będą zadowoleni. No i czasem też dostaję takie pytania, czemu nagrywam film powiedzmy 5 raz o tym samym, tylko po prostu patrząc na zagadnienie trochę inaczej. No właśnie dlatego, że ci ludzie, jest maksymalnie duży przemiał tych ludzi, że ktoś, kto oglądał mu film 3 lata temu, to bardzo często już po prostu poszedł, nasze drogi się rozeszły, albo w ogóle zrezygnował z siłowni, albo ogląda kogoś innego, albo po prostu nie kliknie w dany link, ponieważ wie już wszystko o danym temacie. Jak najbardziej spoko. Połowa osób, które ogląda moje filmy, to są osoby, które mnie nie subskrybują. Oczywiście zachęcam tutaj. Subskrypcja, dzwoneczek, like, te wszystkie inne rzeczy, które youtuberzy mówią. No także oczywiście gorąco zachęcam do tego, żeby edukować się samemu. Czy to poprzez książki, czy to poprzez różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i tak dalej. I właśnie, no, lepiej uważać na te kursy trenera personalnego od zera do bohatera. W ciągu kilku tygodni nauczymy cię wszystkiego, co tylko się da. Ponieważ rezultaty codziennie właśnie widzę na Fituanie i nie polecam tam patrzeć na to, co się dzieje, bo jest dramat. No i oczywiście nie jestem samotny w tym narzekaniu, ponieważ zawsze jak poruszę ten temat na Facebooku czy gdzie indziej, to zawsze odzywają się ludzie opowiadając swoje historie, co ci trenerzy czasem wyprawiają. Dlatego właśnie, jeżeli ktoś chce iść w tą stronę, no to jak najbardziej zachęcam, jak najbardziej, jak najmocniej się edukować, oczywiście, żeby ta teoria szła zawsze z praktyką, a nie tylko jakieś tam filozofowanie. I właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie sprawić, że ludzie ćwiczą mądrzej, zdrowiej, bezpieczniej i tak dalej. Także oczywiście, no to powinien być nasz cel. Także dzięki za uwagę, zapraszam do kolejnej części Q&A, która pokaże się wkrótce. Zapraszam oczywiście na szkolenia praktyczne z przysiadu i martwego ciągu, Kraków oraz Poznań, oraz do zakupu e-booka Słabe ogniwa w Trójboju, gdzie uczymy się, jak naprawiać, odnajdywać słabe strony, żeby dźwigać lepiej, bezpieczniej, skuteczniej, budować większe muły, nie? Także dzięki za uwagę, łapa w górę, do zobaczenia, cześć! Shit, better get lit when I give you that fire. Light up with mad visions. I'm talking mad visions. This, that. Shit, better get lit when I give you that fire.